Ty jesteś firmowym psem? To jest szczotka. Gdzie jesteśmy, Moniko? Gdzie jest kawa? A super to wygląda. A w ogóle, jak to jest nie mieć już pieniędzy na niezalet, tylko na kawę? Myślę, że dużo ludzi zginęło przez to, że nie potrafią tego zdjąć ze swoich stóp. To jest dobry mąż. Pięknie wyglądasz. Pytacie mnie, czy kawa bezkofeinowa może być dobra i jaka to jest kawa, jak kupić takową? Może być, oczywiście, bo to może być kawa Speciality Coffee. Idziemy ją sobie kupić do tu lokalnej kawiarni bardzo dobrej, Bodespresso. Okay. Regularnym kofeinowym espresso. Okay. A decaf się tak parzy optymalnie, jak powinno. Super. Bardzo ci dziękuję. Na razie, hej. Czy ona jest potrzebna? Wydaje mi się, że jest super potrzebna, no bo nie każdy może pić kofeinę, bo mają coś z sercem, albo w ciąży, albo coś w tym stylu. Jak zabraknie kawy, jak to wtedy żyć? To de facto jest taka sama kawa jak każda inna. Nie ma sensu, żebym tu robił testu, bo każdy ma inny subiektywny smak. Mi smakują inne rzeczy niż wam, więc lepiej zrobić test jednej i powiedzieć, na co zwrócić uwagę. Kawa z palarni Java, to jest bardzo fajna palarnia i tam też jest kawa Tanzania, jest genialna. Każda kawa typu speciality, czyli ta, która w teście Q-graderów dostaje więcej niż 80 punktów. Wyselekcjonowane za ziarnia, wszystko jest opisane z tyłu na opakowaniu. Ta kawa jest z Kolumbii. Tak zwany profil smakowy, czyli jak teoretycznie, jak dobrze ją zaparzymy, ma smakować. Jaśmin, granat, truskawka. Ona jest naturalnie myta i dekofeinizowana naturalnie. 100 lat już z nami jest kawa bezkofeinowa i pierwszy raz robił ją Ludwig Roselius. Ale on podszedł do tego w eksperymentalny sposób. Użył do dekofeinizacji benzenu rozpuszczalnika. Więc oprócz tego, że ona była oczywiście już bezkofeinowa, no to nie było to zbyt zdrowe, bo dużo jest różnych sposobów dekofeinizacji, Jezu, jakie to jest trudne słowo. Rozpuszczalniki organiczne też, oczywiście nie takie jak benzen, tylko już naturalne. Lub procesy wodne, to jest chyba najlepszy sposób, one się coraz to bardziej rozwijają, no bo woda po prostu wypłukuje w odpowiednim procesie zanurzenia tych ziareń. I niestety wpływa na koszt tej kawy. Kawę zieloną producenci sworkują i wysyłają dopiero albo do Meksyku, albo właśnie gdzieś do Ameryki Południowej w celu dekofeinizacji. I te regiony i te fabryki tam się tym zajmują. I dopiero stamtąd ta kawa leci dopiero na przykład do nas, do palarni. Jak smakuje? Trzeba to przyrządzić. Im więcej można wyczytać z tyłu o tych kawach, tym ta kawa jest zazwyczaj lepsza. 18 gram. Ona troszeczkę inaczej wygląda. Te ziarna są trochę takie delikatnie pomarszczone. Mielimy. Warto kupować niezmieloną, wiadomo. Bo wtedy wszystkie walory smakowe tam są. Komandante, moim zdaniem jeden z najlepszych młynków ręcznych na tej planecie. Zapinamy to do mojego ekspresu ciśnieniowego, tylko zamiast pompy wodnej jest po prostu dźwignięta, przez to jest bezgłośny i mogę regulować wszystkie jego parametry. Flare 58. My, żeby było jasne, robimy espresso z tej kawy, czyli to jest najbardziej wymagająca forma, ale bardzo skoncentrowany napój, więc musi tam wszystko być bardzo zbalansowane, żeby nie było ani za gorzkie i żeby nie było za kwaśne. Nie może być kawa kwaśna, może mieć kwasowość, nie może być kawa kwaśna. Nigdy. O tym mówię oczywiście w swoim kursie Przerwa na kawę.com, który jest dostępny, nagrany z Mistrzem Świata Baristów. Tylko do poniedziałku można go kupić, później już znika na zawsze. Także ostatnia szansa. Kupcie sobie, bo jest super fajny, maga dużo materiału. To espresso jest w proporcji 2:1, czyli powinno być 36 gram. Wszystko jest tak, jak powinno. Jest krema, jest przyjemnie, zawsze mieszamy przed wypiciem, żeby te warstwy o różnym nasyceniu kawy po prostu się wymieszały. Przyjemny ma aromat, trochę migdałowy. W zapachu. Przyjemna jest owocowa. Faktycznie czuć tam tę truskawkę. Lubicie owoce, czy bardziej czekoladę, czy bardziej toffee, czy cokolwiek innego, no to taką kawę sobie można dobrać. Warto zwrócić uwagę, żeby to była naturalna obróbka i naturalna dekofeinizacja. To jest espresso. Ono jest naprawdę dobre. Jeśli to jest cappuccino, cortado, kafe, macchiato, cokolwiek, espresso, macchiato, to jeśli tu jeszcze dodamy mleka, to naprawdę będzie bardzo fajnie zbalansowany napój. Zobaczcie, jak są takie kontrasty. Łatwo jest zrobić ładne zdjęcie, nie mówiąc, że fajne latte art, co nie? Nie piłam nigdy bezkofeinowej kawy. Nie piłaś bezkofeinowej? A, w ciąży, ale ja w ciąży byłam 14 lat temu. Jezu, czekaj, żeby to było naturalne. Moniko, czy u ciebie jest jakieś wyzwanie? Tak, u mnie jest wyzwanie. Jakie to jest wyzwanie, Moniko? Tydzień ubrań zapomnianych i nosimy ubrania, w których nie chodzimy w ogóle, żeby przed startem kursu Przegląd Szafy, który to startuje 10 października, jest to autoreklama, bezwstydna, żeby sprawdzić, czy te ubrania się w ogóle nadają jeszcze do użytku, więc ja jestem ubrana w, o tym będzie odcinek w niedzielę, ale jestem ubrana w moją poduszkę. A to jest mega fajne, ma kołdry, nie trzeba jak sobie idziesz
polec. Aniu, ubierzesz się do wyzwania? Ja jestem tak super racjonalny i we wszystkim cały czas chodzę, co mam. Jesteś takim zbieraczem? Kąpcem zbieraczem. Tak, ja niczego nie wyrzucam. Ale też nie chodzi. Mam wszystkie komputery od początku wiecie, i telefony, jakie miałem. Ja nie chodzę, bo coś jest nie tak. A to się nie rozwija ta rozmowa. Kończmy to, idę się przebrać. W tym nie chodzę, ale przecież wiadomo, że nikomu tego nie oddam ani nie wyrzucę, bo to jest bluza z Kenzu, którą Monika sobie de facto kupiła. Trzeba mieć troszeczkę jakby takiej autopromocji w sobie wbudowanej, żeby to tak nosić, ale ja bardzo lubię te bluzy. Ja musisz trochę niżej na nogach zejść, bo jesteś wyższa ode mnie. To ty podnieś się wyżej. Ale ja tak jestem. Niższym mężczyzną i się ma wyższą kobietę, to jest deklaracja statusu. Dobra, jedziemy na wieś, bo mieliśmy dzisiaj wyjechać na wieś, już jestem spóźniony. Także ahoj. Chciałeś powiedzieć? Nic. Jak ona idzie. Ona płynie. Osa. Myślę, że to stąd, że dawno nie jechaliśmy nigdzie. Przyjeżdżamy na wieś głównie po to, żeby stodołę, której pomalowałem deski w pocie czoła i przestrzegając wszystkich możliwych norm i zasad BHP. Ładnie. Ciebie to interesuje w ogóle, Santos? Czy to w ogóle nie ma znaczenia? A mój kurs? Kawowy. Jest tylko do kupienia do poniedziałku, później już go wycofuję. Wiem. Dla niego tu w zasadzie przyjechaliśmy. Tak. I nasi znajomi, którzy mają firmę tam dokładnie, bo tam jest Kaniów i jest tam Lulalow. I tam w sumie po to przyjechaliśmy, żeby się z nimi zobaczyć, bo są super fajni. A po drodze do Lulalow są Familoki. Ja lubię. Mega ładno. To prawda. Krystian. Z nim w ogóle zero problemu. Uważam, że to jest czysta oszczędność w dzisiejszych czasach. Tu jest taka kanapa jak w Dzień Dobry TVN. Mam tu najlepsze ekspresje, jakie się da. Do kawy. Niż Zero, najlepszy młynek, jaki można mieć. I Rocket Express. W sumie co to za model? Chrono R. Przygotujmy, ja sobie uklęknę, bo to jest oczywiście tylko i wyłącznie... Żeby tak spontanicznie... Jesteśmy w Lulalow i tak naprawdę zajmujemy się kawą, bo tutaj Ania z Marcinem nakupowali ekspresów i wszystkiego przez Michała. Ktoś ich oszukał, nie? Ktoś ich oszuka. Źli ludzie. Więc tu jesteśmy, ale to są najlepsze szczotki do szczotkowania. To jest akurat twarde, ja mam taką leciutką, one są super. Już? Tak. A to jest, że nie miałem już gdzie spać, bo jest tak dużo sprzętu na kawę. Ty, i dotyka, to jest ty dotykałeś, Marcin. Ale ty byś patrzył. To wytnę. Faktycznie ja nie miałem YouTube, nie wiedziałem o tym. I mam 100 tysięcy wyświetleń na jednym odcinku, więcej dużo niż ja. Ten odcinek nie ma żadnego zakończenia. Ani puenty, więc może puentą niech jest to, że kawa bezkofeinowa też może być dobra. Jezu, ile oni tam mają fajnych rzeczy w tym Lulalow. Zazdroszczę im, dlatego wyciąłem większość. I tak samo zazdroszczę im wyświetleń. Więc jeśli mimo to chciało wam się to obejrzeć i jakkolwiek dał wam cokolwiek ten odcinek, to się cieszę z całego serca. Pamiętajcie o moim kursie kawy, przerwanakawę.com i... Mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym, bardziej zorganizowanym odcinku. Pa!